Siemanko, jestem Lucek, a to jest Driver San Francisco, moi drodzy. I pisaliście mi w komentarzach, żebym zaczął robić misję Tenera, bo w tych następnych pobocznych misjach będzie sporo rzeczy do robienia. Znaczy, no, też sporo rzeczy w sumie do robienia, ale będą przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo fajne auta, więc... None of the punks you brainjacked knew anything? Doesn't work like that. I can't read a guy's mind. Aha, okay. But I can talk to the guy he's next to. Oh. W ogóle, gdzie ja jechałem? W jakiejś kopalni, czy coś w tym rodzaju? Ordell's a thief, but he's not a snitch. He won't know anything about it. I'm just gonna borrow him for a while. Deep cover work, huh? Yeah, that's the idea. He's not close enough to Jericho to blow my cover. Kurde, jechać w Challengerze to tylko z głowy, z wnętrza, po prostu z kokpitu. Oh yeah! Zobaczmy. Corvetta ZR1. Oh yeah! Teraz mam tą kamerę, to będzie łatwizna. Super. Nie, no teraz to jest zupełnie inaczej. Oje. Powiem, że ta... ta ZR1 dużo lepiej się trzyma drogi niż Z06. Bum! Ups. Okej. I zobaczcie, już takie wozy jeżdżą po ulicy, no zajebiście. Ale ja w ogóle zapomniałem, że w tej grze jest ZR1. Ja myślałem, że jest tylko Z06 i tyle. Waiting on a miracle, Ordell. Don't sweat it. Saving the best for last. Oh yeah. No teraz to już spokojnie, z palcem w dupie. Not bad, Ordell. W ogóle to cały czas ten Jericho nas obserwuje, tak? Znaczy mnie, w sensie moje poczynania w tej grze. Kurde, znowu misja Tenera. Więc on wie, no, co my robimy i co gdzie robimy, jak robimy. Więc praktycznie zaskoczyć się go nie da, tak? Tanner. Forget it. Jones, the city, all frozen. Oh. Oh man, I lost it. I've totally lost it. Wszystko stoi w miejscu, goddammit. Co to za co? El Camino, ale El Camino znamy. Dobra. Ej, ale teraz łatwo wymija się trafiki. Gdzie mam jechać? Okej. No dobra, skąd te trąbienie i skąd odgłosy miasta, skoro wszystko zastygło? What the? That ambulance. It's the only thing that's moving. No. I co? Okay, you can do this. Just stick with them, John. No, co ona robi ta karetka? Whoa! Dziwne to, ale dobra. You're not shaking me. Co? Nie mam pojęcia, gdzie ona zaraz skręci, taka opcja, nie? Ej, ale gościu się w środku ruszał, jak puknąłem to. What? Okej. Teraz jestem super mocny. O, aha, muszę stuknąć karetkę po prostu, dobra. Chyba wszystko się powoli stabilizuje. Albo coś.
Okej. Wow. Not losing it. I can't be this. There's gotta be some explanation for all this. I zdaje się, że teraz naprawdę mamy sporo misji do robienia. I zacznę sobie od mojego ulubionego. Albo nie, wyścig zrobię później trochę. Ta misja była w ogóle jakaś popieprzona, ta główna. Nie podobała mi się. Zobaczmy. Okej. Okay. Nobody double crosses Bubba W. What? Jakiś w bucu jest. Bez skitu. O, le ciężarówka zajebiaszcza. Wow. Then I'm gonna stop you myself. Do your worst, Bubba. Ain't no way you get that there rig past the cops and catch me. Ojej, można tym driftować. I gotta leave the cops to the real crime. Bag that redneck dirtbag. Okay. O, jedzie, Lucek. Dobrze. Ale bardzo mi się podoba z wyglądu ta ciężarówka. Zniszczyłem coś? Ale się wystraszyłem. Myślałem, że to ja wybuchłem, a to się okazało, że rozwaliłem przypadkowo policjanta, który się we mnie zderzył. Okej. Okay. Oni mi bardzo mało uszkodzeń zadają. Chociaż jest ich zdecydowana przewaga. Wow. O kurde. No. Wkurzajmy też czasami tu takie przerywniki, bo... Gdzie ja mam jechać w ogóle? Gdzieś tam. Bo nie mogę skręcać wtedy. Pojadę tutaj, zobaczę. Tu się jakoś nawróci. No i znowu koło się rozwaliłem i znowu nie mogę skręcać. Ciężarówka jedzie prosto wtedy, nie? Pojedziemy trochę tymi szutrami. I powiem wam szczerze, że tu powinno być... Powinien być jakiś skrót, tak? Wow, dyki drift, ciężarówką! Okej. Okay. Teraz się skupcie. I... Oh yeah. No, prawie wyszło. Niestety, ciężko robić tym pojazdem ciasne drifty. Myślę, że aby robić tą ciężarówką dobrze drifty, potrzebna by była jakaś autostrada. To jest zdecydowanie za mało. O kurde, rozwaliłem kolejną korwetę. No dobra. Pojedziemy teraz tu. Ach! Idź mi stąd, Victoria. Kurde, jak się zaryłem w miejscu. Zobaczcie, nawet nie zabrali mi połowy energii. 600 metrów stąd. O, fajnie. Widzicie, jak ładnie wyjechałem. Tu. I jest asfalt. Zgubisz gliny za 10. No bez jaj. Ej, no. Dobra, może dojadę, może mi zaliczy tą misję. Hey, Foghorn! I see you! Damn it, Bubba, I knew you was trouble. Okej, widzę tego traka. Tu jaki fajny jacht! Lecimy za nim. Co mam zrobić? Ojej. O nie, jaki piękny jaguar. Szkoda. Dobrze, że go nie zmarnowałem. I... Dobra. Co tu mamy jeszcze? Niech będzie ten. Szkoda też go, ładny samochód. Ale to nic. Uwaga! Co tutaj mamy? XKR. Niech będzie. Boom! Nieźle. I... Boom! Ojej, odpadnie mu koło? Nie odpadło, ale coś tam się... Coś tam mu się stało, nie? Dobra, zrobiliśmy to. Teraz czas w końcu na ten mój upragniony wyścig. Jakim samochodem będziemy się ścigać? Słuchajcie. O, jakiś... To jest RS200 Ford.
Może być, zobaczymy jak to leci. A znowu ci młodzi. Look, John, it doesn't matter. We don't have a choice anymore. We're racing for Jericho now. No, no, no! You can't just say no to these people unless you want to end up like that big guy Krug. Oh. Okej. Okay. Ścigamy się dla Jericho. Tylko muza w ogóle. I turn my back for 2 seconds and you boys are in bed with Jericho? You boys? John, if you got a way out of this, tell me. Jericho owns every race in the city. Oh. We don't have a choice. Damn it. Widzę, że ten Jericho jest bardziej potężny niż się spodziewałem. Ojej, ojej, ojej. Nie no, bardzo fajnie się jeździ tym Fordem. Strasznie przyczepny ten samochód jest. Ale przynajmniej nie na szutrach. Nie, na szutrach też. Zobaczcie jak ładnie sobie radzi. W ogóle jest... Świetny jest. Dobra, przez jezdnię kawałek. Świetnie, jest, są za mną. Ale damy radę sobie. Tutaj będę cały czas driftował, bo się fajnie przyczepia ten samochód na ślizgu. What's that? Number one? Is your driving affecting your Japanese, bro? Who? Keep clear! Hey, that's my boy! Nieźle. No ej, ale oni są dobrzy. Dobrzy. Wow! I'm kidding. Where am I? Dobra. Ale oni są zaraz za mną. Dobrzy ci gracze są komputerowi teraz. Strasznie. Look at that move. I mean, that's one-handed. Nice. Wow. Pięknie. O, gonią mnie, są bardzo blisko. Nie chcę się oglądać, bo wiecie co będzie. Winners! We're just leading, kid. Winners! Okay. Nothing to worry about. Cool. Oh yeah. I thought that jump was gonna end badly. Have a little faith. Oh. No dokładnie, nie, tylko nie to. God damn it. I never should have helped these kids. They're in more trouble than when I met them. Dokładnie. Nie no, wszystkich nie zatrzymam do cholery. Dobra, już cię odwróciłem. Ja pierdzielę, jak ich dogonić? 19, kurczę, to jeszcze 5 bramek. Dobra. O! Trzech przede mną, dokładnie trzech. Będzie ciężko, ale muszę dać jakoś radę. Dobrze. Jest dwóch, widzę. Trochę zniszczyłem ten mój samochód, ale zobaczcie jak się nagle wszystko tutaj odwróciło przeciwko mnie. Niestety. Okej. 23 na 25. Przedostatnia bramka. Udało mi się wyjść znowu na prowadzenie, ale zobaczcie, to nie było takie łatwe, co? Okej, jak to wygląda? Gaz do techy! Come on now! Oh! Yes! We did it! The win should keep Jericho happy! Wow! Tutaj jakieś rufisko. A fajny spoilerek mi się wysuwa z tyłu. Co tu, nie ma samochodów ruchu ulicznego? No w sumie dobrze. Dzisiaj łatwiej jechało. 2 na 24. No zobaczcie, w ogóle wyłączony ruch uliczny. O! Pięknie! Ale ładnie wygląda ten samochód, nie? Z tym takim malowaniem po boku. Już go obtarłem, nawet nie wiem kiedy.
Super! Dobra, tutaj też zadriftujemy, przynajmniej spróbujemy. To co, patrzymy maskę z kokpitu? Myślicie, że to dobry pomysł? A co mi tam? No, trochę podsterowne to auto jest, zdecydowanie. No ale w sumie jadę na tyle szybko, że trudno się dziwić. Oje! No, to było dobre. To już tak mniej. Chciałbym, żeby tak samochody prowadziły się. No może nie aż tak, bo jest trochę za ślisko w dekru, tak? Może trochę jakby się mniej ślizgały, to by było fajnie. Chociaż w dekru właściwie tak się samochody no, dziwnie prowadzą. One się ani tak aż za bardzo nie ślizgają, ani nie są też przyczepne, nie? Ciężko porównać się do jakiejś gry, szczerze powiem. Nie przypominam sobie, żebym grał w jakąś grę wyścigową, która miała podobne prowadzenie samochodów, jak właśnie w dekru. No dobra, tutaj już mamy w każdym razie metę. Fantastycznie. No i super. Ale bardzo mało tych kredytów dostałem. Tak mało mam punktów? Ile to kosztuje? Znaczy ile dostanę za to? O, 50 tysięcy, to się rozumie, nie? A nie jakieś 5 tysięcy. Zobaczmy, czy będę się ścigał tu w ogóle. Co to jest? A, już wiem co to jest. To jest moje ostatnio zakupione Audi V10, R8, o, V10. No to super, no to w takim razie grzejemy. Ja muszę tu kupić jakiś kartkorowy wóz, wiecie, jakiś hiper auto, jakiś zajebisty, chociaż ten... Czemu wszyscy SUV-ami jeżdżą? Chociaż te Audi jest naprawdę fajne. Okej. Okay. Już się trochę zrujnowałem. No ale trudno. Takie są niestety uroki tej gry. Musimy tu walczyć o wygraną, tak? Ale 50 tysięcy to naprawdę sporo. Okej. A! O Beskitu! A ja tu mam drugiego zawodnika. To jest właśnie też Audi. No to nic, to my tu musimy inaczej zagrać. Big smash! Boom! Proszę bardzo, big smash! Boom! O! No dobra, to teraz możemy sobie spokojnie jechać. To jest Audi Q7. Wow. Ja w ogóle wiecie co? Tak się przymierzam właśnie do kupienia Audi. Znaczy przymierzam się. Zbieram sobie powoli kasę, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że te nowsze w ogóle samochody, typu na przykład Volkswageny Passaty B7. B7? B6, od B6 już się bardzo psują. B7 to nie wiem, ale słyszałem, że B6 to są tragiczne. I naprawdę często są jakieś usterki w nich, tak? I to wysiada coś naprawdę poważnego. I jak na przykład gdzieś tam byłem u mechanika z moim Passerati, to zauważyłem, że no często też właśnie stoją te nowsze Audi, tak? Mówię tutaj o Audi B7 bodajże. W każdym razie rocznik 2005 i wyżej. I ukończyliśmy. Dlatego powiem wam, że te SUV-y nowe wyglądają... Znaczy ogólnie ja nie lubię SUV-ów, nie? Ale ogólnie te nowe samochody wyglądają fajnie, tylko jak się patrzy na te statystyki uszkodzeń i tak dalej, no to jest trochę nieciekawie, tak? Ile tutaj? 50 tysięcy. Co mam zrobić? Zniszcz ścigających się. Też będzie fajne. Wiecie, jak ja uwielbiam niszczyć inne samochody w tej grze. To jest po prostu fenomenalne. Audi R8 dalej mam. No dobra, tutaj nieważne jaki mamy samochód. Ważne, aby rozwalić wszystkich. O kurde, to chyba nie będzie takie proste, tu same są ciężarówki. Ej, nie w tą stronę. Boom.
mam jakieś suwa, wykorzystamy go. Okej. Tutaj ktoś się przedarł. O, 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 tu mamy coś wielkiego. Uwaga. Oh yeah! Wow! Od razu knockout. I uwaga. Tutaj w ogóle laweta kogoś ma na pace. Czy na haku raczej. Dobra, zobaczmy to. Uwaga. Boom! Dziwne, że ta ciężarówka się do przodu nie przewali przy takim zderzeniu, co? Tu mamy pół ciężarówkę. Ohoho! Aj! Nie trafiony, ale tutaj. O! Rozwalona. Okej. Okay. Tu mamy wóz strażacki. O oh, je. Yeah. Dalej. I boom! Zajebisto. Dobrze, i został tylko jeden śmieć. I w czym on jedzie? O kurde, ciężarówka. No nic, wracam do mojego Audi R8 i gonimy. I zobaczcie na jego koło. Ja pierdzielę. Ma tak śmiesznie skręcone na lewo. Ile tych bramek zostało? O, jeszcze mogę wam pokazać to. Zobaczcie. Ja pierdzielę. Dobre, dobre. Fajny, fajny samochód, naprawdę. Znaczy mi ogólnie w tym modelu nie podoba się tył. Troszeczkę. Może nie w tym 5.2, ale w 4.2 był ten tył taki zrypany. Tutaj jest troszeczkę inny. Te światła przede wszystkim są inne, tak? I tam małe detale. Dobra. Ogólnie widziałem te Audi 5.2 widziałem w rzeczywistości. I tak jak gracie w NFS-y, nie? To ten samochód wydaje się taki przeciętny, nic w nim nie ma szczególnego. Ale jak się zobaczy taką furę w rzeczywistości, kurczę, sięga ci do pasa, brzmi jak jakiś statek kosmiczny. W ogóle what the hell, nie? Taki wytrzeszcz nagle masz. Okej, moi drodzy, wiecie co? To tyle jeśli chodzi o drivera San Francisco na dzisiaj. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Zostańcie zajebiści. Na razie, pa, pa.